Słuchajcie, moi kochani, dzisiejszy dzień 30-stopniowy. Będziemy spędzać w takich okolicznościach przyrody. Także na pewno się jeszcze odezwę. Gdyby nie rubaszki, których nienawidzę, to tam jest kawał fioletowego, fajnego do zdjęć. Zobaczcie. Jak spróbuję zbliżyć... O, proszę bardzo. Ale nie jestem fanką przechodzenia przez rowy. Tak, jestem księżniczką, tak, jestem hrabiną. Przyznaję się bez bicia. I lecimy tam. Tam jest dużo ludzi. Ale i tak tam polecimy i pójdziemy, bo tam jest cień. Teraz będzie duży wiatr, słuchajcie, także ja postaram się głośno. Nasze okoliczności przyrody są następujące. Dają wodę. Ale usiadłyśmy, słuchajcie, jest 30 stopni, ale w tak wietrznym miejscu, że po prostu my mamy chyba klimę 20. Tak jest. Ale ładnie jest. I ja nie siedzę na słońcu. No way. Może powinnam, bo znowu zblaknę. Nie będę brązowa. Nie chcę. Jest piach, jest ściółka, jak widzicie, bez... Mam stanik na szczęście. Jest ściółka bez trawy w ogóle. Tylko przy wodzie jest trochę trawy, wszystko zeschło. Takie lato. Także ja bym się nie opalać, tylko leżeć. Pokażę wam coś. Nasi tu są. Znaczy, pompuje się wielki jednorożec. Nie ma większego zbliżenia, bym wam zbliżyła jeszcze. Jestem trochę daleko. Normalnie wszyscy przy jednorożcu, jak przy ognisku świętym. Ale wiecie co? Chyba chcę takiego jednorożca dmuchanego. No gdzie po szyszkach dziecko ciągnie? Spokojnie. Nie ciągnie jednorożca po szyszkach. Zaraz będzie wodowanie. Tylko, że mi zginął. A jest, dobra. W okienku mi zginął. Dobra. Ty, ale duży jest. Ja bym marzyła o takim jednorożcu. Ja idę na Allegro i ja sobie zakupię takiego jednorożca, którego nie będę miała jak użyć poza, nie wiem, ale ty, ale... Lekki, nadmuchany, tylko muszę pompkę kupić do materaca w takim czasie. Ten czas, takoż. Spoko. I no, wyciągać z wody jednorożca, wyciągać, dobra, może zdjęcie zrobię, kochamy jednorożce. Hello. Hello. To twoje radio. O, coś mnie gryzie, lato z komarami. Tutaj była pogełm. Lato z komarami. Pozdrawiamy komary. Nie, dzisiaj też mam spirale, jakkolwiek to nie zabrzmi. Kadzidła, olejki, psiukacze i pipsztok do prądu antykomarowy. Nie będzie komarów. Ale przynajmniej nie będzie zmasowanego ataku. Dokładnie tak. Teraz co będą.
pierwsze błogosławieństwo tygodnia w warunkach polowych. Z aniołkiem od Grzegorza. Dzięki Grzegorzu jeszcze raz. I tak to właśnie wygląda. Pozdrowionka. Tym razem na śniadanie sałatka jarzynowa. No generalnie. Bo tak. Kurczaka trochę jest. Kukurydza, brokuł, ryż. Wszystko doprawione. No i jest bardzo smaczna. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja ją bardzo lubię. Cześć. Nieumalowana. Ale głowa umyta, za to jeszcze się tam dzieją jakieś rzeczy schnące. Śniadanie. Mamy dzisiaj 1 lipca. Trzeba będzie kalendarz przekręcić. Znamy ten kalendarz. Trzeba będzie kalendarz zostaje przekręcany. Panna by nie wytrzymała, jakby był czerwiec, a to mam 1 lipiec. Życie. No właśnie, nie wiem, śniadanie, lecę na rynek, bo trzeba kupić czereśnie, które uwielbiam. Bez czereśni nie da się żyć. I sprawdzę teorię, że na Podlasiu nie ma bobu. Chyba, że znajdę. Zobaczymy. No. Także przywitam się. Przywitam się. Pewnie to będzie zbitka vlogów różnych. No to nic. Jakąś tam średnią wyciągniemy. I się troszkę umaluję. Jeszcze jestem nierozbudzona, sorry. Tutaj w kamerze to tego nie widać, ale bardzo mocno pokruszyła się pogoda. Wiatr przywiał, a jest bardzo duży wiatr, chmurę i widzę, że troszeczkę się błyska. No ciekawe, czy będzie z tego burza. Gdzie dobra nawałnica. Drzewa się gną. Wiatr bardzo duży. No, a ja sobie tutaj ozdabiam boki księgi, robiąc komputerowe researche innych ksiąg. Także bardzo fajnie to wygląda. Kwiatuszki, kwiatuszki. Można sobie robić kwiatuszki w czasie wolnym. Uwielbiam robić kwiatuszki, odpoczywam. Kiedyś robiłam mereszki, teraz robię kwiatuszki. Hejho, hejho. Dzisiaj mam taki luźnawy dzień. Trochę się uczesałam, leciutko umalowałam, bo to wiecie, gorąco. Ale dzisiaj mam postanowienie pójście do pasmanterii, bo jak wiecie, dostałam taką bardzo fajną pelerynę. No jest pięknie uszyta, tylko chciałabym ją tak ozdobić po swojemu, czyli muszę kupić jakąś zacną, sensowną lamówkę i będę to robić ręcznie, dlatego że uważam, że takie ręcznie robione przedmioty, no to też jest ręcznie robione, to nie jest jakaś taśmówka chińska, no po prostu jednorożec mi uszył, ale właśnie takie ręcznie robione, magiczne rzeczy mają w sobie moc, siłę i potęgę. Także zobaczymy, jakie są lamówki na wschodzie, bo mogą być takie podludowe, takie bardziej, wiecie, po mojemu. Co by było, myślę, fajne. Powinnam się oddalić. Zaraz wezmę ten statyw. Po prostu. No i w każdym razie taki jest plan. No i pójdę do sklepu z Washi Tape'ami. Dlatego, że tutaj jest sklepik świetnie zaopatrzony właśnie w Washi Tape'y. A ja rewelacyjnie je wykańczam. Jestem świetna w wykańczaniu. A te mają jeszcze świetne wzory, bo mają takie wzory... A to motywy jakieś podróżnicze, tak naprawdę ładnie robione, bardzo, bardzo mi się podobają. Także na pewno już w którymś vlogu widzieliście, ale też Wam pokażę. Także zobaczę, co tu się da zrobić i co nakupić. No i potem sobie posiedzę, pouzupełniam księgę cieni, takie od luzackie rzeczy zwyczajnie. Także tak, może tak się kalendarz widać. Od razu lepszy kadr. Proszę bardzo, i okno. Ale chociaż z własnym kalendarzem. A zaraz jeszcze zobaczę własnym kalendarzem, własnym burdelikiem, ale jak widzicie, ciągle przy papierach. Uwielbiam. Uwielbiam, nie żeby było, że nie.
Także tak. No i takie są właśnie plany, żebym przynajmniej jakieś takie ludowe. No to jest blisko wschodnia granica, to wiecie, troszeczkę inny asortyment. Sklepy odwiedziła, aż jestem sama ciekawa. Kupiłam dwa fajne łapacze, bo tutaj są świetne te łapacze. Kupiłam dwa czarne łapacze, zaraz Wam pokażę. Ale wezmę jeszcze stat. Znacznie wygodniej się trzyma, naprawdę. Zapominam ciągle o tym statywie, a to jest pierwsza rzecz, którą powinnam po prostu robić. Słuchajcie, te łapacze są cudowne. Jeden wziąłam fioletowy. Zobaczcie, one są z takim drzewem życia, z drewnianymi koralikami. Ma fioletowe piórka, aż mam taki biały. A drugi wziąłam z różowym. Po prostu nie umiałam wybrać, który ładniejszy. Były jeszcze różne kolory, ale właśnie są czarne nitki, więc też nie będą się tak mocno brudzić. Tak, łapacze też się brudzą. O, od razu robi się wygodnie, oparłam ręce na kolanie, jest fajnie. Także ja już się szykuję, miały być dwa telefony, ludzie się umawiają, nawet nie odmówią. Także voilà, czarna lista zostaje zapełniona. Dokładnie tak. No, a my lecimy na zakupy i oglądanie. Hejka, nic Wam, kochani, nie nagrałam, bo sklep z tasiemkami jest zamknięty, a taśmy nie było ładnych. Ale za to mam pompkę do materaca. Ale to cała historia, to Wam kiedyś opowiem. Ale w każdym razie zdobyć pompkę do materaca, tą taką zwykłą, komunistyczną, nożną. Klękajcie narody. Jeżeli wiecie, gdzie można kupić niedrogo, nie za miliony monet, leżaki, tak jak kiedyś były, pamiętacie, skrynt, płócienko, szukamy. Krzesła są wypasione, są rewelacyjne. Leżak jest, tylko nie taki składany, tylko już taki drewniany, 120. Jakby tak było, 30 zł, 50, rureczka. No właśnie, takie poszukiwania na wariata. No ale trudno, tak to czasem bywa. Dobra, tyle chciałam powiedzieć, że nic nie nagrałam, bo normalnie zamknęli mi mój sklep z tasiemką. I co teraz? Może urlop tydzień, może w przyszłym tygodniu jeszcze tam podjadę, zobaczymy. No, taki plan. A teraz co? Jadę nagrać film w plenerze, zobaczymy, jak wyjdzie. O miłosnych ułatwieniach. Zobaczymy. W plenerze dawno nie nagrywałam. Może będzie fajnie.